Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy... O pierdziele, tam super. Naprawdę zapowiada się mega przyjemnie, prawda? Nawet kuźwa bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo. Dobra. Nie wyleczyłam się. Nie wyleczyłam się. O tak, nie wyleczyłam się. Gdzie ja mam zapis w ogóle jakikolwiek? Aha, tutaj przed użyciem deszczu ognia, nie? Dobra, weźmy się uleczmy. Tylko może nie magią. Fajny początek odcinka, prawda? Myślę, że wszystkim się nam bardzo podoba. No tak to bywa. Jeszcze moglibyśmy mieć dodatkowe 40 punktów życia za punkty, ale komu by to było potrzebne? Nie wiem, czy to mądre używać tego deszczu ognia? W sumie mądre chyba. Gdyż ten szaman to niezłe robi mi combo. Aha, no dobra. Czyli chyba trzeba trochę taktyczniej jednak zadziałać w tym miejscu. Czyli deszcz ognia raczej odpada. Najlogiczniej by było zaatakować, myślę, od tyłu. Szczególnie, że tylko jeden ork tu jest. Dobra. Wyciągnęło więcej broni. Okej, w namiocie wyciągnęli. To mnie nie uświęca trochę. Niedobrze, bo oni bardzo lubią kurwa z tej kuszy strzelać. No. Okej, takiego ściągamy na hitka. Co ten org robił? Widzieliście to? No. Tu się cuda dzieją na kiju. No chodź. No dobra. Myślę, że deszczu ognia nie będziemy używać jednak. Tylko trzeba by było ich jakoś wywabić z tego namiotu. No, już byłeś blisko, żeby wyjść, wiesz, stary? Macie potencjał, panowie, naprawdę. O, jakiegoś kryta mogę zasadzić, czy coś? Okej, bo ten szaman w sumie najwięcej mi zrobił tam krzywdy. No, dawaj jeszcze raz. Dobra, no będziemy wybierać sobie po jednym. Możliwe, że nawet ten szaman, wiecie, wyciągnął sobie broń. Ja bym się w sumie nie zdziwiła, gdyby to zrobił. Nie, no widzę, że ma tam zasadzone to cholerstwo. No chodź. Dobra, no i szamanisko zostało, to wredne, cholerne.
Teraz jak mnie nawet pierdzielnie dwa razy, no to jesteśmy w stanie przeżyć. Chociaż nie powiem. On ma tą burzę ognistą, więc ona robi akurat siekę z mózgu. Myślę, że pełnia życia wleci. Chociaż sobie mam za dużo tych mikstur, żeby to wykorzystywać pełnię życia. Więc jednak chyba setki wejdą. Dobra. O kurde, no jak widzicie, orków jest od cholery, ale wierzcie mi, był taki moment, bo ja się tepnęłam na sam środek miasta, bo nie wiedziałam, że tam są orkowie, nie? I jak oni wszyscy się na mnie rzucili, to ich było miliard. Miliard. Ja po prostu musiałam włączyć Marwina, bo oni mnie obleźli. Hello? No tak, bo oni się tam jeszcze właśnie leją między sobą i ci ludzie mi poginą. Bo oczywiście nikt nie wpadł na to, żeby ich zrobić nieśmiertelnymi. To jest akurat największym badziejstwem. Także będziemy musieli ich wskrzeszać. Po tym wszystkim. Na szczęście ktoś pomyślał i akurat ludziom zostawili monetki w środku. Halo? Okej, tam jakiś pułkownik ma... O nie. Ma w dupsku. Jak widzicie, na szczęście da się to zrobić. O nie. Ta menda tu przylazła. Weź schowaj to, dobra? Ajajajajajajajaj, żartujecie sobie chyba ze mnie teraz. Jebaniutki. Schowaj to. Bo naprawdę, kurde, pożałujesz, typie. Pożałujesz jak nic. Kurde, żeby taki szaman był gorszy od pułkownika, nie? Nawet. Siema, pułkownik. A to amerykański elita, to nie jest pułkownik. Ale nie powiem. Orgi elita jest dosyć ciężkim przeciwnikiem. Nie ma co tego ukrywać. Dobra. Pamiętać, żeby nie zebrać z ludzi przez przypadek. O matko, ile ich tu jest. Ja pierdzielę, no. Bez jaj. Niedobrze. Niedobrze bardzo jest. Tego elitę bym się chciała pozbyć, wiecie? Serio? Ajajaj, no. Gin już. Masakra. Jeszcze raz. Dobra. Dobra, dajemy dalej miksturki. Tu się akurat ich bardzo dużo przyda. Masakra, nie? Jak myślicie, uda się to w ogóle dzisiaj odbić? To jest jeszcze gorzej niż w tym Korinis, mam wrażenie, bo jest dużo tych szamanów. Nie wiem, może jakąś taktyką byśmy polecieli, co? Okej, tam się komuś udało zarąbać tego pułkownika.
No szkurdele, no naprawdę. Czy to jestem właśnie w najgorszym miejscu, jakie mogłam sobie wybrać? Nie wiem. Czy może właśnie najlepszym? O kurde, nie? Ała, no przez plecy? Serio? Przez plecy tak będziesz mi robił? Ajajaj, dobra. Żyję jeszcze, nie? Dopóki nie mam szamana na głowie, to jest dobrze. No dobrze, no możecie nawet tam pospadać na dół, ja się nie obrażę. No chyba, że będziecie robić takie cuda na kiju. Wiecie co, niedobrze, bo ja nie mam za bardzo tyle HP, ile bym chciała. Jak mi tu ich za dużo wlezie naraz, to mi się dopiero narobi. Dobra. Ważne, że jesteśmy bez szamana chwilowo, bo to naprawdę uratuje mi tyłek. Okej. No szamani są przegięci, nie powiem. A ja mam dosyć słabą tą odporność na magię. Wiecie co, skorzystam sobie z tej opcji, że jesteśmy tutaj schowani. I nie zapowiada się, żeby ktoś miał mi tutaj zrobić wjazd. Dobra. Spróbujmy może tędy wyjść z powrotem na zewnątrz. Zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Szaman? Gdzie? Ty, no ja pierdzielę, się uwziął na mnie chłop, jak nie wiem. Ajajaj, kurde, dobra. Wylewamy stąd. Oh my god. Jacy oni są uwzięci, ci szamani? To jest chore. Dobra. O ja pierdziu, dobrze. No cały czas to szmacisko tam jest. Czym by go tak zmieść z planszy, żeby kurde raz na zawsze dał mi święty spokój? No nie wiem. Powalone to jest jak dla mnie. Czy to jest dobra taktyka? No niestety. Ale te szamany tak właśnie biją. Przynajmniej jesteśmy już na w miarę dobrym pozycji. Dobrej pozycji, jeżeli chodzi o zdrowie i wybijanie tutaj. Chyba zebrałam przez przypadek z kowala, już go nie ożywimy. Tu jest wiadomo Igorek, te sprawy. Tu jest Joseph. Mam nadzieję, że oni nie poznikają mi stąd. Bo mi w przeciwnym razie będzie bardzo smutno. Oni wyglądali, jakby się zbagowali przez chwilę.
Dobra. Tam wyżej jeszcze są. Który to był szaman? Trzeci? Możliwe. Halo? Macie jakiegoś kolegę szamana? Mam nadzieję, że nie. Dobra, ja się trochę... wychylę się. Co to było? Wywaliło kamerę gdzieś w dupę. Nie widziałam nic kompletnie. Okej. Jak mi kryty wchodzą ładne, to jest ładnie. To taki ork elita, wiecie, na dwa strzały schodzi. Co ty robisz? Au, co się stało? Nigdy nie lekceważ orka, który wchodzi na dach w tym momencie, nie? O, widać, 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 żeby nie lekceważyć, dobra. Nie no, czyli da się ładnie odbić Tamorę, tylko nie można wchodzić do miasta na Pałęs i bić się ze wszystkimi naraz. No, domyśliłam się, że tak to można zrobić. Halo? Hello? Wszyscy idą, no jak zwykle. Tam jeszcze są borkowie. Dobra, część się zbagowała i nie potrafi do mnie przejść. Ała. Niedobrze, bo ten chce mnie obejść jeden. Dobra. Okej, temu się udało spaść. No ale proszę mi nie lagować w takich chwilach. Stary, gdzie ty jesteś? Na dachu? Powaliło cię? Nie, 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 nie ze mną te numery. Bo już kusiło wyciągnąć kuszę, ale to by się dla mnie bardzo źle skończyło. Dobra. Atak orków. Chyba się udało, co? Oblegająca Tamorę armia została zniszczona. Dobra, to idziemy od razu powskrzeszać tych ludzi, których mogę wskrzesić, którzy tutaj na placu leżą. Widzę, że gra specjalnie mi nie dawała z nich zbierać rzeczy chyba. Tuż obok przechodziłem. No jasne. Zdaję sobie sprawę, że nikomu tego kiedyś ale do... Dobra, no dobra, ja. Dobra, dobra. Pokaż towary. Po tej porze. Handluję. Dobrze, teraz... dziękuję. Bo właśnie ja ich wskrzeszam, bo oni są kupcami, nie? Znaczy Igor to akurat chyba nie. Witam. Ale no część z nich przeżyła, więc... Czy w sumie część to dobre słowo? Możliwe, że na przykład w chatach są ci, co przeżyli. Widzę, że kroniki Tamory można na nowo zbierać. To trochę mi się nie podoba. Okej, ja widzę, że tutaj się naprawdę coś, jakieś cuda porobiły. I ja nie wiem, czy ja powinnam tych ludzi wskrzeszać w sumie.
Wiecie co, aż się przebiegnę na piechotę do Bruno. Tu są strażnicy. Tu jest na przykład Ruben. Okej, okay, mamy tutaj normalnie mieszkańców, przynajmniej część. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Świnko. Oni handlowali, czyli jak pewnie powiemy teraz, że jest czysto, pusto i tak dalej, no to pewnie Bruno wyśle z powrotem ludzi tam, gdzie ich miejsce, że tak powiem. O, Janusa mogę okraść. A z czego niby? Kradzież klucza ryzykowna. Nie wiem, po co mi klucz. Koniec obleżenia. Orkowie już ci nie zagrażają. W końcu. Najwyższy czas. I to wszystko. Ryzykowałem dla ciebie życiem. I co? Z pewnością Inous i król cię za to wynagrodzą. A teraz idź już sobie, mam dużo pracy. Jezu, ten Bruno mnie tak wkurza, bo prawda jest taka, że nikt nam nie da za to pieniędzy, co udało nam się tutaj zrobić. A kto to jest? Berta. Tak, oni chyba teraz idą właśnie do siebie, bo tutaj widzę, że brakuje ludzi. Więc możliwe, że jak się prześpimy, to to miasto wróci do normalności. Na pewno Berta jest już u siebie w domu, więc... Czy targowisko działa? Działa. Pokaż mi. Co ty masz? Masz kuszę. Słabo. Zbroja golemów? Nie. Podobno jest maga zbagowana. Finko, chwila. Czy ty już zacząłeś pracę? Wybierz sobie. Tak jest, co ty masz? Masz mapę Tamory, świetnie. Masz całkiem spoko bronię. Karcz masz, Igor. No gorzej, że kowal zginął i nie idzie go wskrzesić, no jak na razie przynajmniej. Okej, okay, ty nic w sumie nie masz, no dobra. Ale przynajmniej udało nam się tutaj wszystko zrobić. To co, myślę, że idziemy się przejść na inne tereny, co? Zrobić kwestię oblężenia. Z tymi kopalniami. Drogę do kopalni srebra wypadałoby odtorować. Matko, nie mam się dzisiaj wysłowić. Żeby potem móc ich tutaj ładnie przyprowadzić. Już nie będę może zbierała tych serafisów, nie? Bo to są tylko serafisy. Tylko sobie weźmiemy tutaj stąd stałe rośliny, które są. I wykoksimy część przeciwników na pewno. Nie wiem, czy wszystkich. A jeżeli wszystkich, to raczej poza odcinkiem sobie sama to zrobię. Bo chodzenie razem z wami po całej Tamorze znowu i wybijanie tego samego tak naprawdę shitu albo różniącego się tylko troszkę jest bez sensu. Więc cóż, możliwe, że sama sobie to po prostu zrobię. Wiecie co, bardzo dobrze, że przyszłam najpierw tutaj sama. Widzę, że tam w kopalni coś pełza, więc też warto będzie do niej chyba zajrzeć. To są te jadowite. Ale już mi się nie chce, szczerze mówiąc, wiecie, specjalnie na odległość z nimi konszachtować. No to i tak już mnie zagryzą. No niestety. Trudno, potem się prześpimy. Okej. Dobra, wejdźmy do kopalni. Są pełzacze z powrotem. Solne. Możliwe, że nawet się złoża odnowiły. No nie wiem, ale dzisiaj widzę, że idzie nam całkiem sprawnie.
Wiecie, no musimy powybijać to, bo jak tu mamy przyprowadzić kopaczy, to oni by zostali, wiecie, unicestwieni po prostu. Zrównani z ziemią przez te pełzacze. A ja przynajmniej sobie podekspię też na nich. Dobra, czyli wszystkie kopalnie mamy czyste. To tepnijmy się w takim razie na plażę i pójdziemy sobie z tymi kopaczami. Dobra. Ja sobie zdejmę pierścień prędkości, żeby nam w tym wypadku nie przeszkadzał. Pogadajmy sobie ze Slimem. Rozmawiałem z gubernatorem. I co? Dostaniemy po 10 sztuk złota za dzień pracy. Tak. Początkowo stary Sknera nie chciał się zgodzić, ale jasno mu wytłumaczyłem, że powinien przestrzegać naszej umowy. No, jeśli to prawda, to dziękuję, że wstawiłeś się za nami. My tego nie zapomnimy. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocy, możesz na nas liczyć. Zaprowadzę was do kopalni. Podążajcie za mną. W porządku. Przez cheaty nam się żółwiki zrobiły duże. Ciekawe, czy jak się wczytam, to zmaleją. Tak jest, zmalały. No i dobra, to możemy teraz panów zaprowadzić. Oni będą za mną tuptać. Całą ekipą. Myślę, że przejdziemy się standardowo jednak tutaj ścieżką zamiast plażą. W sumie mało ważne to jest. Odstawimy każdą trójkę tam, gdzie trzeba. Przynajmniej to zadanie będziemy mieli też już zakończone. Będzie miło bardzo. Okej, idą. Tu się mogą trochę pozacinać, bo tutaj taki jest spadeczek. No nie wiem, czy mogę z kimś pogadać. Chyba nie, chyba musimy wejść głębiej, aż mnie ktoś nie zagada. Halo, zagada mnie któryś? No chyba, że musimy wejść jeszcze głębiej. Witaj, witam. Ja w sumie... W porządku. No niestety, ale... Ja nigdy nie wiem tego, bo ja nie chcę tam niżej z nimi schodzić, przecież to jest bez sensu. A może ja powinnam się po prostu przed zatrzymać? Nie wiem, no któryś powinien mi zagadać z tych kopaczy. Dobra, no to wejdziemy sobie głębiej, jak tak bardzo chcecie. Siup. Kurde, niedobrze, bo... Pamiętam, że oni sami mieli do mnie zagadać. No jakby schodzenie... tam na dół z nimi, to nie jest mądry pomysł. Kopacze, Shortiego i dwóch górników. No to Shortiego, tak? Gdzie jest Shorty? No ale stary, my jesteśmy na miejscu. Wszystko w porządku.
Tak, w porządku. Zaraz będziecie mi tutaj cuda odczyniać. Tak, no właśnie, o tym mówiłam. F12. Ja się w ogóle myślę, że nie powinnam nawet tutaj z nimi wchodzić. Bo to się mija z celem. O. Jesteśmy na miejscu. To kopalnia srebra. Cóż, zobaczmy, czy jeszcze coś można z niej wydobyć. Dobra, no to lecimy dalej z kolejną grupą. Mam 6 kopaczy? Mam, dobra. Kolejna to będzie kopalnia rudy i na końcu pójdziemy do tej kopalni soli. Czyli w sumie dobrze, że żeśmy oczyścili drogę, bo tak to bym się musiała z nimi wszystkimi pierdzielić. Męczyć i w ogóle nie wiadomo, co jeszcze robić. A tak to sobie prosto przejdziemy przed siebie. Mam nadzieję, że ich nie zgubiłam. Nie, dobra. No to lecimy dalej na kopalnię srebra, znaczy się rudy. A kto chciał do kopalni rudy dotrzeć? Ze Slimem. Zaprowadzę was do... Dobrze. Okej, okay, czyli musimy wejść trochę jednak głębiej z nimi, na przykład tu. Nie chcę z Kylem gadać, tylko ze Slimem. Okej, okay, no to jeszcze chyba musimy wejść kawałek. Jesteśmy na miejscu. To kopalnia rudy. Dobrze. Zostanę tu z jeszcze dwoma ludźmi. Zaprowadzę was do kopalni. Podążajcie za mną. Dobrze. Będziemy tuż za tobą. No i dobra, i kopalnia srebra nam została w przypadku Balto. Idziecie? Idziecie, super. To zróbmy sejwika. Zaprowadzimy ich. No i tak naprawdę zostanie nam powybijać resztę przeciwników na tej wyspie. Okej, okay, już jestem, kichło mi się. Tak, na tej wyspie resztę przeciwników powybijamy. I... Ale myślę, że to już poza odcinkiem zrobię. Ale mamy to zadanie jeszcze od gubernatora. Więc zrobimy je też i wtedy będziemy mogli już stąd wybyć. Może nawet jeszcze dzisiaj się to uda zrobić. Musimy się tylko przejść nad brzeżem. Dobra, Balto, wejdziemy trochę głębiej. Okej, okay, jeszcze musimy zejść. Jeszcze? No dobra. Jesteśmy na miejscu. Oto kopalnia soli. Dobrze. Zostanę tutaj z jeszcze dwoma ludźmi. No i super, kopacze. To lecimy do gubernatora. Kopacze wznowili wydobycie w kopalniach. Doskonale. Jeśli wydobytej rudy będzie dosyć, wystarczy mi środków na wynajęcie wojowników do obrony wyspy. A co z moją nagrodą? Zasłużyłeś na nią. Weź te dwie sakiewki ze złotem, na znak mojej wdzięczności.
No i dobra, zobaczmy. Kłaściki, kopacze oddani, atak orków, nauczka, lek dla waliny, syn marnotrawny, pięknie. Okręty wojenne. I wojownicze trolle. To na południową plażę się udamy i będziemy tam jeszcze na plaży buszować dzisiaj. I myślę, że resztę miejsc to już sobie odwiedzę sama, ponieważ no, to są przeciwnicy, z którymi już mieliśmy tak naprawdę do czynienia. Czyli na przykład, dobra, pozwólcie, że założę pierścień prędkości już, bo mogę. To są na przykład miejsca pod tytułem, znaczy miejsca przeciwnicy tacy jak właśnie te wodne golemy, jak węże błotne, ewentualnie te bagienne trupy, kąsacze, tutaj właśnie topielce, więc w sumie ja sobie to będę sama już wybijać poza materiałem. Tylko się skupimy na tym zadaniu, które mamy aktualnie od naszego gubernatora, typowo. A tak to resztę to już sobie potem zrobię sama. Tutaj trzeba uważać, bo... Tu się akurat mogły pojawić te golemy. Zresztą już nawet je widać. Ja sobie to wszystko przejdę, bo my już te tereny znamy. Nic tutaj dla nas bardziej ciekawego nie będzie. Więc nie ma to, myślę, sensu, żebyśmy to bili razem. Wiecie, co nam się napatoczy, to zabijemy jakby razem. A to, co nie, no to nie. Tak jakby. Tak samo, jeżeli chodzi o zbieranie jakichś itemów. Jeżeli nam się coś napatoczy, to zbierzemy. A jak nie, no to, to nie. I tyle w temacie. Okej, lecimy w takim razie dalej. O, ile tutaj jest rzeczy. Ale to pielców. Kolejne te kokoski się nam odnowiły nawet. Chciałam żółwia zabrać do kieszeni. W ogóle tu tych żółwików chyba tutaj nie było po tej stronie. Nie kojarzę ich przynajmniej. No, expik się nam też ładnie sypie. Dobra. Miło, ładnie, pięknie. Wszystko nam leci. Ja sobie nagrywam dla przyjemności, wy sobie oglądacie dla przyjemności. I tak to leci, moi kochani, nie? Czy ja dobrze biegnę? No biegnę dobrze chyba. Albo nie, w sumie. A może i dobrze? No nie wiem. Okej. Na razie no to mi się wydaje, że chyba okej, biegniemy, chociaż tutaj już chyba jest inna w ogóle ta plaża. Tu są te tratwy od tych piratów, jakby tych. Tu się w ogóle też zrespiły rzeczy. No ale dobra, opłyniemy sobie to całe. Całą wyspę. Mi się już nawet tych przedmiotów nie chce zbierać, wiecie? Powinnam trochę inaczej pobiec. Powinnam w drugą stronę chyba iść. Tylko ja się już bałam, że tam będzie bagno. I chyba właśnie przez to tak przedobrzyłam sobie. No żartujesz sobie.
Ale wiecie co, z krwiopis to już może nie będziemy tego jednak zbierać, co? Dobra, słabą mam tutaj, jeżeli chodzi o moje życie. Dobra. Już nie zbieram z tych krwiopijc. Dajmy sobie siana. No i z tego wszystkiego aż trafiłam na bagno. Czyli kompletnie nie tam, gdzie chciałam. Tutaj są te statki. No właśnie, wystarczyło się kuźwa cofnąć. Ja niestety zapomniałam o tym, że to trzeba właśnie w drugą stronę. Także możecie mi ładnie podziękować za marnowanie waszego czasu. No trudno się mówi. Okej. Mi się nawet to podoba, niech się już rzucają. Niech nawet i strzelają samobuje. Mnie to już nawet nie rusza, nie? Siema. Aha, oberwali troszkę, bo zaczęli skakać. Spoko. Czekam. Spoko mają statki, nie? Dobra, nie będę czekała chyba jednak. Kolejny poziom znowu. Zbugowali się mi tam pod pokładem. Serio, żeby nagle taki kryt w ogóle nie wchodził w marynarza, to już jest żal.pl, wiecie? Chodź. Dobra, nawet ci się dałam trafić. Dobra, i co? I tutaj statek pusty mamy? Chyba tak. Nie widzę już orka żadnego. Troll też jest pokonany. Marynarze to tacy naprawdę podstawowi orkowie. Super. Ja już nawet mogę nie widzieć ich i ich trafiać. Dobra, trole bojowe już chyba wszystkie padły. To jeszcze nam zostało tylko paru tych orków i będziemy w domu. I sobie po prostu potem już skończymy odcinek. Wydaje mi się, bo... nie będzie miało celu robienie za bardzo chyba nic więcej. No i dobra. Szkoda tylko, że nie dostałam, wiecie, na przykład info, że to już wszyscy orkowie, bla 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 bla, no ale... nic nie wskazuje na to, żeby miało być ich tu więcej, prawda? Więc raczej więcej ich tu nie ma. To co? Do zamku się tepniemy. Bruno, gdzie jesteś? Gdzie jest Bruno? Tu jest, dobra. Tego nie zrobię.
Troll bojowe orków więcej nie sprawiają nam problemów. To dobra wiadomość. Te bestie mogły zniszczyć całą wyspę. Twoje zlecenie było bardzo ryzykowne. Co z nagrodą? Nagroda. Dobrze. Możesz sobie zostawić skóry trolli. I to wszystko. Oczywiście. Takie skóry są sporo warte. Powinieneś być wdzięczny za moją szczodrość. No, ja. Czego jeszcze chcesz? Idź już. Mam dużo pracy. Udało mi się zdobyć okręty wojenne orków. Doskonale. Więc możemy być mniej więcej pewni, że inne okręty tu nie zawiną. Co z nagrodą? Nagroda, nagroda. Czyż nie wystarczająco cię już nagradzałem za wszystkie twoje czyny? Twoje imię będzie zapisane w kronikach tej myi. A to znaczy, że czeka cię wieczna sława. A teraz idź i dziękuj Innosowi, że dał ci takie wielkie zwycięstwo. Ale ty jesteś głupi, Bruno, wiesz? Naprawdę. Strasznie jesteś głupi. Wojownicze trole i okręty wojenne. Orkowie w warancie, bla 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 bla, zlecenie zarządcy. Coś mam do zrobienia tutaj może? Gdzieś? No chyba nie. Na Korinis moglibyśmy popłynąć, ale... Trochę się cykam poszukiwaczy, bo widzieliście, co są w stanie mi akurat oni zrobić. Mamy dużo punktów, więc i tak wypadałoby się na nasz okręt dostać. Tu jest jeszcze sprawa tej piwnicy. Spróbujmy jeszcze się dostać do Telema, ponieważ u Telema się wcześniej dało kupić 10 eliksirów many. Jeżeli się dalej da, to jestem zainteresowana, bo i tak mamy nadto pieniędzy, a dzięki temu mielibyśmy bardzo dużo many. To by mogła być naprawdę przydatna inwestycja. Zróbmy save'a, bo ja nie pamiętam, kiedy się ostatni raz w ogóle zapisałam. Witam. Zbiałem klątwę. Duch Stamlera jest wolny. Chwała Adanosowi. Jesteś prawdziwym bohaterem. Kto wie, do czego przeznaczyli cię bogowie. Pokaż mi... O nie, on już nie ma tych stałych eliksirów do many, poważnie. Ale gówno. To było 50 do many plus. To by było naprawdę git. No ale dobra, no nie będę naciskać. No przydałoby się udać do Warantu, bo mamy tam dużo questów do zrobienia. Więc ja sobie tutaj wrócę, moi drodzy, żeby tutaj podekspić jeszcze. Już poza materiałem. Żeby was nie zamęczać tym ekspieniem. Niech żyje król! Hawk, naucz mnie akrobatyki. Naucz mnie akrobatyki. Dobrze. Kontrolując swoje ciało, możesz skoczyć. Dobra, no tego raczej nie potrzebujemy wiedzieć. Wytwarzać strzały nie potrzebuję. Jak? Wykuwać miecze z magicznej rudy. Magiczne ostrze bojowe. Jestem ciekawa, jak one się prezentują, ale szczerze chyba nie opłaca się za bardzo tego robić. Ma bełty. Są jeszcze inne wysepki, gdzie możemy zebrać parę zadań. Takich pomniejszych, więc... Nic nie szkodzi na przeszkodzie tak naprawdę. Jak widzicie, nie możemy na Atanos wrócić na razie. Korinis, Korus, Kondera. Na Konderze nic nie ma. A może jest coś na Konderze? Nie, bo na Konderze jest Sandroga. Ja na razie dla Sandroga i tak nic nie mam. Na Tamorze, no to zrobiliśmy questy. Praktycznie na razie wszystkie, które się da. Adarmos. Na Adarmosie jest zadanie, które będzie połączone z Tamorą i które będzie połączone z Tamorą? Chyba z Tamorą. I będzie też połączone z Korinis. Korus. Na Korusie też jest jedno zadanie. Gdzie już byliśmy na chwilę. Trzeba będzie ze starszym wioski bodajże pogadać. Ale myślę, że na razie sobie to odpuścimy. Myślę, że przejdziemy w bardziej letnie klimaty. Tak, żeby było fajnie. Jakoś nowościowo dla was, więc myślę, że na Warant płyniemy.
płyniemy Y na południowo-zach. Dobrze. Płyniemy na Warant, bo tak naprawdę tam podpłynęłam i poszłam ze stamtąd. Widzę, że przed Warantem są spadki FPS-ów. No nie dziwię się, to dosyć duży teren. Hej, ty. Dobra, no opuszczać Warantu nie będziemy. Nie mamy takiego zamiaru. Nie rozumiem w ogóle, czemu cię tak przejmuje. Musimy sobie popłynąć. Tutaj wiecie, niby mamy łódkę, a prawda jest taka, o matko, tam jest piasek taki żółty pod spodem. Powiem tak, no mamy tę łódkę, ale ona nie działa. No fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. To jest akurat useless, że nie możemy się tą łódką przenieść na brzeg, tylko trzeba ręcznie. Także popłyńmy sobie na najbliższą wyspę, na którą możemy. Kurde, nie dałam sobie w życie. To jeszcze się wrócimy jednak. Te 25 punktów HP, no to się przyda. Ej, no co jest? Czemu ja nie mogę korzystać z tego teleportera na Albatros? To jest akurat mega bez sensu, bo powinnam móc. Nie mówcie mi, że to się to zbugowało i teraz nie będę mogła korzystać w ogóle z tego teleportera. Bo mi będzie wtedy bardzo przykro, jeżeli nie będę mogła wcale. To tylko gada. Wulwias, weźmy naucz życia. Bo przyda mi się to na Warancie i to bardzo. O, odbugowało się to wreszcie. Dobra. Wybieram się do świątyni aż do dół. Aby tam się sprawdzić, muszę opanować sztukę magii. Zauważyłem to. Zdaje się, że przyjdzie mi raz odstąpić od moich zasad. Niech Inous mi przebaczy. Jeśli posiadasz niezbędną wiedzę o magii, nauczę cię pierwszego z trzech kręgów magii. Mam nadzieję, że nie nadużyjesz mojego zaufania. Odstąpiłem od naszych zasad tylko dlatego, bo wiem, jak bardzo ważna jest twoja misja dla nas wszystkich. Nie zapominaj o tym. Okej. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Dobra, może mnie nauczyć kręgów. Aż teraz żałuję, że wydałam punkty, bo byśmy się wtedy nauczyli trzeciego kręgu. O, ty masz dwa eliksiry do many, to oba mi oddaj. Szkoda, że nie wiedziałam. No to myślę, że kolejny poziom będziemy przeznaczać, myślę, że w to. Bo wiecie, o co chodzi, no. Chodzi o to, że to nam się po prostu przyda. To wiecie co, zrobimy tak, zapiszę się tutaj, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, moi drodzy. W kolejnym odcinku, no wydaje mi się, że będziemy mogli właśnie już ruszyć tam na te typowo warantowe wysepki. Ja sobie poza odcinkiem właśnie pod Expie na Tamorze pobiegam wszędzie, pozbieram te rośliny stałe. One się pojawiają w tym samym miejscu, gdzie poprzednio. Nie wszystkie oczywiście, ale część, więc sobie po prostu zbiorę te, które się nowe pojawiły. A bodajże powinny to być chyba dwa smocze korzenie i dwa szczawy królewskie, o ile mi się dobrze kojarzy. I właśnie pozabijam tam wszystkie stworzonka. I kolejny odcinek albo przeznaczymy już w 100% na Warant, albo jeszcze powrócimy na te poprzednie wysepki, żeby zrobić część zadań. Ale z tym bym na razie odczekała, bo dopóki nie mam dla Sandroka na przykład wina i tych worek mąki, no to myślę, że na poprzednie wyspy też nie ma co wracać, typu na przykład na Adarmos, albo właśnie na przykład na Kondere, na Korus. Myślę, że na spokojnie możemy to zrobić później, nie spieszy nam się, a jednak jesteśmy w tym czwartym rozdziale od dłuższego czasu, a jeszcze nie widzieliśmy Warantu na oczy. Także
Myślę, że się skupimy już na tym warancie, przynajmniej chwilowo, dopóki nie zdobędę tych składników dla Sandroka. Wtedy możemy sobie takie dwa odcinki zrobić powracające na tamte wyspy i rozwiązujące problemy z tamtych miejsc. Podobnie z Corynis. Na razie bym na Corynis nie wracała, zostawiłabym je. Granas tam i tak pokieruje w którymś momencie, więc na razie niech to będzie po prostu tak, jak jest. Dzięki i do kolejnych odcinków. Cześć!